cleanse the world with blood and grow lotuses in it. That is your destiny. Jaho, Isaki z tej strony, gramy sobie dalej w Wokonga Black Myth. I nasza małpeczka tutaj w tym stroju swoim, co prawda bez maski, ale możemy sobie dzisiaj maskę założyć, niech już będzie. Proszę bardzo. Rozdanie punktów, samodoskonalenie. Pomyślałam, że możemy wykorzystać tą umiejętność. Każdy poziom talentu umiarkowanie zwiększa obrażenia zadawane przez następny atak po wykonaniu doskonałego uniku. Brzmi to całkiem spoko. Chciałabym to spróbować i ulepszyć sobie może zaklęcie, że zadajemy większe obrażenia unieruchomionym. Myślę, że tak. Ło, teraz to jesteśmy dopiero małpeczka. Małpeczka, bo cię nie widzę pod światło. Pięknie. Ech, maska. Dobra, teraz tak, nie jestem do końca pewna, co dalej, bo ostatnio wyszłam z gry zaraz po zakończeniu walki, więc cofnęło mnie do kapliczki, ale widać, że wszystko jest zaliczone. Rośliny się tylko zregenerowały. Przypuszczam, że trzeba będzie przejść tu dalej w stronę tego jednego gościa, co tu łaził, co nas zmiótł tak szybko. A, i jeszcze jedna sprawa. Zmieniłam sobie sterowanie na padzie. Zmieniłam sobie sterowanie. Teraz ataki mam na R1 i R2 i takie różności, interakcje na kwadrat. W sumie pokażę wam, jak to wygląda, żebym nie musiała wam tego tłumaczyć, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Proszę, jest układ przycisków B, który teraz używam, i A, który był od początku domyślny. I przyznam, że wydaje mi się, że ten jest fajniejszy. Bardziej przypomina wszystkie gry, które do tej pory grałam. W kwestii przyzwyczajenia. Unik jest zawsze na kółko, to jest najważniejsze. I skok na X to jest plus numer 1. I wydaje mi się, że zazwyczaj w grach, jak walczymy, to zawsze nam dają ataki R1, R2. Więc uznałam, że możemy spróbować w ten sposób. Więc jeżeli zamiast ataku wykonam coś innego, to nie obraźcie się na mnie, proszę. Jeszcze dałam się trafić na początek, ale trudno. Dobrze. No, widzicie, roślinki się zregenerowały. Może to i dobrze. O, na niektóre rzeczy można bardziej wyjść. A, i ustawiam minimalne rozmycie w ruchu. Chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Chociaż już czuję i już mi się wydaje, że nie będzie mi to odpowiadać za bardzo. Nie muszę z nim walczyć na razie, prawda? Mogę sobie iść dalej. On jest nienormalny. Widzę, że się odwrócił, ale może sobie będzie tu po prostu łaził. Nie będziemy mu dokuczać, to może on nam też nie będzie. A, tu nie ma przejścia, tu nie ma przejścia. Super. Thank you. No. Mam nadzieję wrócić do niego jeszcze później. Ale później. Mogę walnąć tę lampę? Ciężko powiedzieć. Double jumpa potrzebuję. Ale widoki. Zanosi się na burzę? Z tej strony mapy? Może? Woda sobie płynie i ogładnie. O rany. I ogólnie genialna jest ta destrukcja otoczenia. Genialna, bardzo mi się to podoba. A to można popsuć. Staje nad krawędzią, ale czy spadnie? Cześć, królik. Widzę przynajmniej 3 wrogów. 4. O, jeden ma strzały. O, swoich też mogą trafiać. To plus. To jest mój. O, żaden nas nie trafił. Ale z nas walczący. Z toporami. Chodź tu. No!
Właśnie. O, mamy nowego tego w portretach. Dobra, pokaż. Pomniejszy mieliśmy tutaj Wilk Łucznik. Chyba go nie przeczytaliśmy wcześniej. Zostawiam wam do doczytania. Czy to po polsku, czy po angielsku? Wilk trzymający straż. Na naukę nigdy nie jest za późno. W porządku. Elitarne nam tu jakieś wpadły. A, no hej, to był nasz wróg chyba z poprzedniego odcinka. Tak, na to wygląda. Ale ma długi opis. Myślę, że znajomość tych tekstów bardzo przybliży... Przypuszczam, przybliży znajomość i fabułę gry. Dobra, kolejne stworki do walki z... Tu jest. Siema. Czasem ciężko trafić. Ale pomyliły mi się klawisze. Grałam jeden odcinek tylko. Już się tak przyzwyczaiłam do tych poprzednich. Nie może być. Musimy to naprawić. No tu jest chyba tylko jedna droga w tej chwili. A tu? O. Świątynia. No dobra, to jak nas tak wyprofilowali. Kawał świątyni. You don't want to set off that beast. In the backyard is Blackwing Gwai's ally, calls itself Li Shutsu. Considering your strength, I suggest you get away while you can, little monkey. Mam uciekać? Poważnie? Wytwórz pancerz. Ładna ta korona. Ma troszkę lepszy ten. Trochę lepsze statystyki. Oj, całe wszystko ma lepsze statystyki. Plus jeden co prawda, ale... Tak się pięknie ubraliśmy. Ciekawa jestem. Powiedzcie mi, jeżeli wiecie. Te zbroje, co tu możemy robić? Pancerze. To czy każda świątynia ma swój? Czy... po prostu... Ten odblokowaliśmy i można go będzie zrobić tutaj i w kolejnej kaplicy. Tak, chcę wyposażyć. Zrobiło się cicho. Jaki kaplic, jaki wilk piękny. Sylwia ma rację. Czemu wilki zawsze muszą być w grach te złe? Ktoś coś popsuł chyba. Czy ja powiedziałam przedtem, że mi woda wpadła? A nie wola? Teraz to już nie wiem. Nie, tego buddy już nie dali popsuć. Czy tam buddo? Podobny mi. Wybaczcie, nie znam tej religii na tyle, żeby być w stanie odnosić się do wszystkich figur i posągów. Nie chciałabym tu nikogo urazić. O, czyli i tak trzeba tam iść. To za chwilkę. Najpierw pozwiedzamy okolice tutaj. Podoba mi się animacja zbierania rzeczy, chociaż w praktyce w trakcie grania mogłoby jej nie być. Im więcej chcemy rzeczy zbierać, ktoś popsuł dzwon, tym ta animacja będzie nam tak bardziej utrudniać. O, tu jest zamknięte przejście. A, bambusy się nie da. A coś tu popsuł. Samo wbiegnięcie w niektóre rzeczy je psuje. Te drewniane zwłaszcza. No więc tak, nie mamy eliksiru na życie.
Więc jak przyjdzie to do czego, może się zdarzyć, że nam się zemrze. No dobrze. Siu, 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 siu. No, jaki ładny. Link, siuj. Ło! I po mnie. Link, siuj! O, rzeczywiście da się go unieruchomić. Ła! To chyba za pierwszym razem go nie złapię. No, przemieniliśmy się, daj nam się zaatakować siebie ładnie. Jakiś atak robił specjalny, co on robił przed chwilą? Hej! Piesek, chodź tu, do nogi! Łooo! Nie aż tak! Luzuj! O! Oj! Nie mam eliksiru na zdrowie. Nieważne, nieważne. Do wielu razy sztuka, nie? Jej! No dobra, idziemy. Teraz już mam wszystko. Dawaj! Ło! A, atak obszarowy miał. Piękny unik. Piękny unik. Piękny unik. Piękny unik! I nie udało się uniku zrobić. A! Dobra, to nie jest ładny atak. Jakie on ma oczy fajne. Odpalmy sobie tego drugiego. Bliżę się. Spłaś na dół, bo mi się czas skończy tego. Chodź tu. Trafił mnie, ale co tam. Jeszcze ma atak swój. A nie, powrót do postaci, to nie, nie wracaj. Ile ty masz tych ataków? No, chodź tu. Miach, miach, miach. Ło, jaka pozycja. Muszę pilnować swojej staminki. Działam, co próbujesz zrobić, ty. Ty. No. Chodź tu. Jo, ładnie poszło. Też nie rozumiem, dlaczego za pierwszym razem nam się tak pięknie nie udało. Ja wiem dlaczego. Nie mogę się do klawisz przyzwyczaić i to jest jedyny powód, dla którego mi się nie udaje w grę. Now that it's dead, you might as well take a good look around. A great pill the Blackwing Gwai had gifted the wolf. Finding it would be a deserving reward for that fight. Coś nam w wyposażeniu, mówisz, nowego wpadło? Maszka! Jaka fajna! Sylwia, patrz, będziesz mieć ubranko w wilka. To nam wszedł epicki rdzeń umysłu. Ciekawe, ohydne. Wygląda jak orzech włoski, nie najgorzej. I nasz król. Proszę, macie tu informacje na jego temat. Wilk ognistego miecza.
O! Sie, tutaj roślinki nagle udostępniły do zbierania. Nie da się popsuć. Ej. Zaraz wejdziemy tam, bo pewnie do kaplicy trzeba wyjść, ale to za chwilkę. Widzę, że czasem mi klatka aż spada. Zastanawiam się, czy może mój komputer nie daje rady, czy może po prostu nadmiar czasami tutaj daje o sobie znać. Ciebie też mogę popsuć? Nie. Okej, szkoda. Chciałabym się dostać we wszystkie miejsca, które są dostępne w okolicy. Wiecie, nie zawsze jest łatwo wszystko znaleźć. Ale będę się starać. Dobra, to chyba nie jest droga, tu po prostu można wejść. Okej. To jeszcze tutaj. Sprawdźmy, co się kryje i możemy lecieć na górę. Nie wygląda, żeby cokolwiek. Okej, papa. Idziemy ku górze. Zmiana na tego drugiego wojownika też jest bardzo fajna. Zanim wejdę do środka, chcę pozwiedzać tutaj. Widzę, że tam trzeba coś przeklikać. Już się kółeczko pojawiały. Miau, 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 miau. O, zapis elegancko. Za chwilkę. Najpierw tu po lewo. Nic nie możemy zrobić. Tu jest wilczy? Nie wiem, nie wiem. Ciemno. I w ogóle. Ledwie widać. Ło, skarb. Tabletka niebieskiego nefrytowego lotosu. Lekarstwo niebios. Cudowna tabletka stworzona przez Boga Długowieczności z południowych krańców Ziemi, która ogromnie zwiększa maksymalne zdrowie. Pokaż, czy ogromnie. Widziałam większe. Paski życia. Ciup. Dobrze, że nam kadzideł nie liczą, bo to by dopiero było. Odpoczynek bardzo w cenie, bo potrzebuję swoją tykwę napełnić. Dokładnie. No dobrze. Gdzie jest nasz Bożek? Ten tutaj, co z nami biegał. Może by się tak pojawił? Dał nam jakąś nową moc. Cześć, panowie. O nie. Tamten drugi nie widzi, jest zbyt zajęty patrolowaniem. Tu jest coś ciekawego. Ha? Come closer and fear not. Noble blood doesn't prey on travelers like you. Ha? Jaki fajny! You don't look like a Yagwai from these parts. Have you come to earn the Black Wind King's favor? Hear me. That bear is but a hollow shell. He can grant you nothing. Don't waste your time on him. He lies about cheating death and even the treasures. His followers are, all of them, deceived. Blackwind Gwai is a sly one. He preaches virtue with a heart full of greed. Oh, I wouldn't entrust him with my plea. Oj, no weź, fajny jesteś. Przyłącz się do mnie. I don't know why you are here. But you should be vigilant. Now, I'm pressed for time. Fare thee well, then. Mogę sobie zabrać ten twój page? Świątynia Kunia to jest? Nie można go wyzwać do walki albo coś?
Mogę go uderzyć? Nie. I don't know why you are here, but you should be vigilant. Now I'm pressed for time. Fare thee well, then. Miejsce ciekawe. Nie wiem, co tu zrobić, ale to może później będzie coś do robienia. W takim razie. Someone tell master! Pierwszy. Ła! Gdzie ty byłeś cały czas? Nie strasz mnie tak. Another monkey left to eat his doom. Wow, jaka piękna skrzynia. Z desek w sumie zrobiona w kształcie drewna, ale w sensie kłody, ale piękna. A przynajmniej w poprzek są deski. Cześć kolego od mieczeka. O, nawet monologu nie zdążył. No nic. Wola wpadła. Ja chcę z tym kuniem coś. Najlepiej w kumpli. A tu było przejście też. I tu jest wyjście do góry. Ej, mieszacie mi z głową na mapie. Jak ładnie ubrane drzewko. O! Grzyb z głową węża. Ale piękny opis. Wyłączyłam rozmycie w ruchu jeszcze w trakcie grania dzisiaj, bo... już mnie doprowadzało do szału. Nie widziałam cię, żabeczko, ale teraz już widzę, gdzie masz kolegę. Unik! Super. A tam się nie da. Postaram się schować, nie? Te wrogie stworzenia. Dobra, to ku mostu, czyli w sumie na upartego można było tam wejść... A, dałam się jednak trochę skazić. Dałoby się tu wejść... Trafiłby tu każdy. Ciężko ominąć. O, nie mogę się wysłowić. Może o to chodziło mi. Chyba. Światełko prowadzi tam. Dobrze. Niech się pięknie świecą. Granulki wzmocnienia, poskromienia tygrysa. Poczuj w sobie siłę lwa i poskrom tygrysa. Jakoś tak. Ktoś coś popsuł chyba znowu patykiem. I znowu ty. Ty z tym swoim pazurem. Dziabnął mnie. Żadne się nie może trafić w takiej sytuacji, no. Czemu mi się skończyła staminka? Zabieraj tę katanę ode mnie. Ptasi oszust. Ptasi móżdżek. No i pobijał mnie, no. Wredne stworzenie. Nie mam nic przeciwko, żeby tych było więcej. W sumie sprawdźmy te pancerze. A, są. Widzicie, mieliście rację. Ale mi dokopał. Kto to mówił?
tutaj też siedzi jakiś fajny koni z tym, z Page'em. Chętnie poznam. Ło! Oj, nie spodziewałam się, że mnie tak wpuszczą tutaj. To wygląda jak droga dalej. To na górze przynajmniej. O, albo jak dwie drogi. Poczekaj. O! What are you? Przedstaw się! Bazyliszek! Bazywliszek! Pij! On czymś pluje! Fu, opluł mnie! Ohyda! Paskudne! Dobra, spadłam stamtąd. Gdzie tam było przejść? Tam jest do góry most. Ha. Życie mi spada. Anty... Czy to anty coś tam działa? Tak. Uff. Muszę je doczytać dokładnie, do czego służą. To ich tu będzie teraz więcej? Ja nie jestem taki dobry jeszcze wojownik. Ja żartowałam wcześniej. Wilki były fajne. Jakiś bębenek tu jest, nie podoba mi się to. To nie był bębenek, to była... to był ktoś. Czym ty jesteś? Oj. O nie, to te jaszczury. Trujące. Uuu. Ohyda. Aj! Tego się trochę mnie boję. Wygląda gorzej, ale nie jest taki straszny. Patrzcie, ile ich tu siedzi w ogóle. Tam widzę jeszcze dwóch. Jeden łazi. Gdzie ja zaszłam? W ogóle was nie widać w tych trawach. Skubani. Póki to są tylko ci siedzący, to spoko, ale jak podchodzi ta jaszczurka, robi się gorzej. Mało tego, nie mogę go zranić, póki siedzi. Trochę słabe jest. Wstawaj. Chyba mnie trafił. Fajne jest to, że te jego kości tak leżą przed nim i on je dopiero zbiera, biedny. Tam jest to żywe. O! Otruł mnie. Nie mam już eliksiru na zdrowie. To nie jest dobra informacja. Tu jest jakieś przejście. O nie, jakaś arena. Kurczę. One's name is Guang Mo. Should my demise come by your hands, please pass this message to my master. Searching for deity, mortals do aspire. Craving immortality, Yao Guai's surely will
conspire! Nie, poczekaj, bo to nie o to chodziło, nie o to chodziło, ja się chciałam schować przed tamtym! Co masz, że dziwne jakieś światełka wokół siebie? Przydało mi się coś na wzmocnienie. Jeszcze jakimś trującym tym macha. No nie. No. Nie chcę tego, zabierz sobie to. Teleport. Fu. To chyba nie o to chodziło. No przecież mnie zje. Boys? Nie. Da. Chciałam się schować przed gościem, wpadłam na jakiegoś bossa. Cicho. Nie taki był plan. Nie o to chodziło w ogóle. O, wiem, no, kapliczka. Dobra, wiem, gdzie mnie wypuszczą. Właśnie, dokładnie. Szlak węża. Szlak by tego węża, no. Człowiek chciał iść gdzie indziej, wypuścili go gdzieś indziej i tak się porobiło. Ech. Żaba. Na ziemi widziałam żabę. Have you seen those nameless souls adrift on your path? Their wills float aloft, never to fade. Shame, your god serves little purpose, and mine answers solely to me. I know a way to guide the souls, mend their paths, and set them free. It will aid you. Now, this is better. This gourd, though humble, may save the lost, banish their obsessions, and guide them. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, na filmiku był inny nasz małpek ubrany. Błogosławiona tykwa. Pod kierunkiem mądrego mistrza przeznaczony opanował sztukę wchłaniania duchów. Tykwa ma niezwykłe właściwości, które pozwalają jej pochłaniać wolę wszystkiego, co zostanie zniszczone, a także duchy pozostałe po pokonanych potężnych yogaj. For one as destined as you, there can be no turning back. We are like tumbleweed. Drifting through life with a destiny beyond our grasp. Fair sights fade, but with ink I bid them stay. The road has claimed you, now you must see it through. Your heart will guide you further. We shall meet again. Ooh, mam nadzieję. Fair sights fade, the road has claimed your Dziękuję. Heart will guide. Myślę, że on wcześniej z góry spadł tam do nas? Czuję, że go trafiłam, ale czuję, że on nas też. Piękna ta maska jest. No wróciłabym teraz tam na dół chętnie, albo tam. Bardziej w lewo, bo w prawo trochę mnie wystraszyli. I tu byśmy się pierwszy raz spotkali z tymi kośćmi. Nie wierzę, że tam przeskoczyłam, spadłam i w ogóle. A o żabie mówiłam, że chodziła po ziemi, bo szła taka żabka po ziemi ładna.
Wow! Szarżował na nas troszkę. Tyle? Tyle. Siorbnij sobie i teraz przetestujemy tę tykwę pod kątem zbierania rzeczy. Och. Na tym okradła bym tu chętnie wskoczyła, z drugiej strony mnie trochę martwi droga, więc tamten boss. Mam się, że to jest grzyb. Wiedziałam, że te żaby się muszą gdzieś chować w tych krzakach. No tu nie wolno, tak? No dobra. Tam widzę kolejny. O, jaka żaba! Co ty jest? A! Ej, czekaj! No. Skup na mnie ładuje, no. Co to za żabol jest? Nogo mnie nie atakuj. Baoligulang. Tak czułam, że będzie jakiś atak ładował, no. Co ty jesteś? Skąd ty jesteś w ogóle? Nie nogami, nie nogami! Fuj! Wypiję za ciebie. Uuu! Taka niebieska duszyczka ładna. Kijanka! Materiały dostałam dziecko? Duchy. Okej. Okay. Coś ciekawe. Ducha żaby mamy. Okej, okay, okej. Okay. Co robi duch żaby? Może gdzieś nam powiedzą za niedługo. Albo sprawdzimy za chwilę. To wygląda jak wyjście. Kadzium. Tu siedział w środku, nie? A, tu się nie da nigdzie dalej wejść. Dobra, sprawdźmy w takim razie. Duch tu jest! Co to znaczy? Kiedy wskaźnik potęgi jest pełny, naciśnij oba klawisze naraz, aby skorzystać z umiejętności ducha. Przeobrażenie w potężnego yogai niech będzie. Pozwala wykorzystać jego wyjątkowe zdolności. Zużywają one energię chi, którą można pozyskać od przeciwników w czasie walki. Duchy yogai można rozwijać w świątyniach strażnika w celu wzmocnienia ich umiejętności. Obejrzyj demo. Ale mamy jęzor! Super. Jej, a w ekwipunku nam coś wpadło nowego. Granulki, dobra. To jest ta nasza, a to? To się chyba nie nadaje. I grzyby. Dobra, dziennik. Pomniejszego tutaj od razu sprawdzimy, żebyśmy później nie musieli za dużo naraz czytać. To myślę, że warto tak od razu tutaj wskoczyć. Popauzować, jak ma ktoś ochotę. Bardzo długie opisy są tych stworów. Zajmie mi to trochę czasu przy edycji, żeby to przeczytać jeszcze. Szkoda tylko, że niektóre były po angielsku. Wciąż będę do tego wracać. Chyba, że już był update i już nie są. O, nie mam o nim informacji na razie. Ale o żabie mamy. Skóra jego dziwnie pomarszczona, zapach ohydny rybiego ogona. Nogi skaczą wysoko, nie da się złapać nikomu, gdy wraca do bagna swego ukochanego domu. Oj, przepraszam cię, Bauli. Chyba cię pokonaliśmy. Dobrze, idziemy dalej tędy. Jestem ciekawa, czy wyjdziemy właśnie dokładnie na tym samym cmentarzysku. Czy na przykład jest tylko jedna droga, czy coś takiego. I nie zwróciłam uwagi, jak mi się tykwa ładowała, no. Nie zwróciłam na to uwagi, ani trochę.
A, cześć, kolego. Ready? A! Oczy mi się zaświeciły! Jak fajnie! Siolbnę sobie trochę, bo tak na trzeźwo przez ten las iść, to wiecie, masakra. No i rzeczywiście. Do tego samego miejsca nas doprowadziło. Nie mam nic przeciwko, żeby wyczyścić ten fragment tutaj. Najgorsza jest ta żywa jaszczurka. Gdzieś łazi, o tam jest. Chyba nie jest jeden, dwie są. O, jest druga. Uj. Rani mnie trochę ten jaszczur. Trzeba mu przyznać, że nieźle mnie potrafi skopać. Muszę iść jakoś taktycznie, inaczej. A co to jest? Oszukany grzyb! The Last of Us! Klikacz! A, nie lata! Wow. Te uniki nie zawsze wchodzą. No widziałem, jak atakujesz. Niebezpieczne stworzenie. Kurczę. Ja myślę, że dzisiaj powalczymy tutaj na tym tu, a tego bossa to już zrobimy w kolejnym odcinku. Od bossa sobie zaczniemy odcinek. Bo czuję, że jak mi się go nie uda pokonać za pierwszym razem, to może to trochę trwać, będzie dużo wycinania, a chciałabym, żeby ten odcinek sobie wszedł dzisiaj. Schodami, no tak było, zejście? Czy jest to, co szłam wcześniej? Dobra, widzę, napełniło tykwę, okej. Okay. A jednak był pod tym tak samo jeden. A czemu musi mnie truć za każdym razem? Nie mam odtrutki, niedobrze. No. Nie. Czy któryś z moich innych? Ochłodzenie. On ma ciekawy atak, taki się rzuca na nas. Ta twoja trucizna. Wszedł tam kolejny poziom. Z trucizną będzie ciężko walczyć na sobie. Aż o żabie zapominam. Dopiero zaczęliśmy. Trafienie krytyczne. Zwiększa obrażenia. Okej. Okay. Poparzenie. To poparzenie mi nic nie da. Nie to. Okej. Okay. Patrolujący wąż. Do tego już czytaliśmy, prawda? Chyba tak. Grzybiątko! Nie! Jaka nazwa! O rany! Grzybiątko! No i grzybiątka jest po angielsku. Nie mam nic, co by mnie wyleczyło w tej chwili. Długo trwa ten status? A ten tyk... O!
O, skończył się. To nie jest aż tak źle. Tam łazi ten kolejny, ale jak on mnie pokruje, to już będzie ciężej dać sobie z nim radę. Nie dać się opluć. Fuj. Oj. Właśnie tego nie dać się. Niedobrze. Niedobrze, bo nie mam leczenia. A on w zęby łapie. Pusta. Umrę tutaj, no. O. Nie wierzę. Nie ma naładowany ten jeszcze jest. Mogę się zmienić tego drugiego. Może w tym czasie zejdzie ze mnie status. Tu chodziło paru gostków za mną. Gdzie oni są? Poszli spać? Wstawajcie. Bo mi się czas kończy. Udałam się uderzyć. Ważne, że status zszedł. Tylko szkoda, że życia tak mało. I tykiewka pusta. Oni idą za mną, czy odpuszczają? I idą spać. Ja jakby idą. Okej. Nie warto było się ładować. Ale dobra. To na tym rozładowaniu emocji kończymy. Wrzucą mnie w kapliczkę i wszyscy wrogowie wstaną od początku, więc ja sobie ich tu pokonam i pójdziemy razem na bossa. Także dzięki za wspólną grę. Jeszcze dobrego dnia. Pa, pa.